AZS AWF, klub z ogromną tradycją, jak cała uczelnia, założona przez marszałka Józefa Piłsudskiego na Bielanach. I ta uczelnia ma znakomity klub. Klub, który jest naszą dumą bielańską. Klub, którego jesteśmy tak naprawdę dumni, z którego wywodzi się wielu olimpijczyków, mistrzów olimpijskich, który kształci kadry sportowe z całej Polski. Osiągnięcia są olbrzymie. Klub wielosekcyjny, klub, który cały czas się rozwija wraz z rozwojem Akademii Wychowania Fizycznego, która pięknie się zmienia. Te piękne budynki wybudowane wiele lat temu są poddawane renowacji, całe otoczenie jest coraz bardziej przyjazne i do którego ja osobiście mam ogromny sentyment, bo jako dziecko chodziłem tam na zajęcia, moi bracia trenowali w AZS-ie AWF Szermierkę, byli reprezentantami, zawsze mówili o tym z dumą, a ja jako dziecko spędzałem tam czas na zajęciach judo czy też na lekkiej atletyce. Klub sportowy AZS AWF Warszawa rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1949 roku, co czyni nas drugim najstarszym bielańskim klubem. Klub bardzo szybko stał się jednym z głównych ośrodków sportu polskiego. Charakteryzował się przede wszystkim wspaniałą infrastrukturą, bardzo profesjonalnymi obiektami oraz kuźnią sportowych talentów i tak naprawdę wszechstronnością kadry trenerskiej. W początku działalność klubu sportowego AZS AWF Warszawa była utożsamiana ze sportem akademickim. Na przełomie lat uległo to dużej zmianie i w chwili obecnej prowadzimy również szkolenie dzieci i młodzieży, a od kilkunastu lat jesteśmy liderem w szkoleniu dzieci i młodzieży w Warszawie, jednocześnie będąc prawie regularnie na podium najlepszych klubów w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży w Polsce. W chwili obecnej członkami naszego klubu jest ponad 1500 zawodników, od najmłodszych do seniora. Wyczynowych sportowców na poziomie od juniora do seniora mamy przeszło 500 we wszystkich naszych dyscyplinach. W klubie mamy zapewnioną pełną piramidę szkolenia. Tak naprawdę zaczynamy już od przedszkolaków, szkolimy również na poziomie szkoły podstawowej, współpracujemy z licznymi szkołami na terenie całej Warszawy, współpracujemy z liceami, jak również z uczelniami wyższymi z całego miasta. Uzupełnieniem naszej oferty szkoleniowej są zajęcia dla osób dorosłych, czyli tak naprawdę wyjście do rodziców naszych dzieci, ale jednocześnie do mieszkańców Bielan czy miasta Warszawy. Tutaj również dzięki wsparciu dzielnicy Bielany mamy możliwość realizacji nieodpłatnych zajęć dla osób dorosłych z zakresu samoobrony, zapasów, taekwondo olimpijskiego czy też rugby. Dodatkowo prowadzimy również szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami, jak również dla osób starszych. Co roku klub zdobywa ponad 150 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, we wszystkich dyscyplinach, które się u nas odbywają. Nasz skład liczy 17 zawodniczek, w tym są dwie juniorki, również oczywiście z naszego klubu AZS AWF Warszawa. Seniorki w okresie startowym trenują 4 bądź 5 razy dziennie, plus do tego dochodzą jeszcze dwie jednostki treningowe na siłowni i oczywiście w weekendy mecze ligowe. Właśnie jesteśmy na treningu juniorek wraz z juniorkami młodszymi naszego zespołu AZS-u AWF-u warszawskiego. Zespół liczy mniej więcej około 20 osób. Zespół juniorek młodszych tak naprawdę powstał dopiero we wrześniu. To są dziewczyny, które są zrzeszone pod szyldem naszego AZS-u AWF-u. Trenujemy dopiero od września, także myślę, że tak naprawdę ten rok poświęcamy po to, aby złapały nasze zasady, moje zasady tego, jak się poruszać po boisku, jak grać, na co zwrócić uwagę. Natomiast od przyszłego roku myślę, że wyruszymy już po to, żeby te dziewczyny lepiej grały po prostu w przyszłym roku. Natomiast zespół juniorek, największym sukcesem zespołu juniorek jest zdobycie Mistrzostwa Polski, które udało nam się zdobyć w 2020 roku, w marcu.
Dzisiaj akurat trafiliśmy na sparring. Gramy z drużyną, która jest wyżej od nas w drugiej lidze. Jest to dla nas ważne i będziemy tutaj mieli moment, gdzie na boisku pojawią się sami juniorzy. Mam nadzieję, że uzyskamy tutaj efekt szkoleniowy, bo on jest dużo ważniejszy niż wynik, jaki uzyskamy na końcu. Jesteśmy na treningu sekcji pływania, jednej z najlepszych sekcji pływackich w Polsce. Sekcji, która wychowała jednych z najlepszych w historii polskiego pływania zawodników, takich jak Otylia Jędrzejczak, Paweł Korzeniowski, Sławomir Kuczko, Paulina Barzycka. W murach tej pływalni szkoliło się wielu zawodników, a w tej chwili do tych najlepszych należy chociażby wielokrotny medalista Mistrzostw Świata Radosław Kawęcki. Tworzymy zgraną, fajną ekipę. Jedną z najciekawszych w kraju. Zawodnicy świetnie się czują w swoim towarzystwie. Mimo to, że trenują w egzotycznych godzinach o 6 rano i 18 wieczorem, to cały czas mają świetny nastrój, świetny humor i cieszą się pływaniem. Jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ tylko w ten sposób można doskonalić się sportowo, można czerpać przyjemność z rywalizacji sportowej i być częścią wielkiej sportowej rodziny. Trenujemy 10-11 razy w tygodniu po 2 godziny, do tego co najmniej 2-3 lądy, również około godzina, więc trening pływaka jest treningiem bardzo żmudnym, bardzo ciężkim, o dużej objętości pracy. Nie wszyscy są do tego przygotowani, nie wszyscy posiadają tak mocną psychikę i mentalność kogoś, kto potrafi przez kilka godzin od ściany do ściany pokonywać kolejne długości pływalni. Powiem tylko, że trening 8-kilometrowy na tej pływalni to 320 długości pływalni, a więc wyobraźmy sobie, co może myśleć pływak 2 godziny pokonując taką liczbę basenów w trakcie jednej jednostki treningowej. Można powiedzieć, ta piwnica nie spełnia jakichś tam warunków super, ale jest tak zwana kuźnia, no można powiedzieć, naszych talentów. Dzisiaj mamy zajęcia na ergometrze, trening typowo wioślarski, na maszynie Concept 2, która imituje ruch wioślarski. Jest to podstawowy nasz trening w okresie zimowym na ergometrze, poza tym wytrzymałościową i siłownią, bieg od wynarty i bieg jako taki, ale podstawowy trening w okresie zimowym to jest trening na ergometrze wioślarskim. Jesteśmy jedną z najmocniejszych sekcji w Polsce, praktycznie można powiedzieć drugą. W poprzednim roku na Mistrzostwach Europy mieliśmy piątkę zawodników na Mistrzostwach Europy, najwięcej wszystkich klubów w Polsce. Już w tej chwili 3 osoby zakwalifikowane do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Mamy generalnie 22 zawodników z licencjami już na ten rok przedłużonych. No i jak mówię, no, są wielokrotni mistrzowie Polski, medaliści Mistrzostw Polski. Znajdujemy się w hali lekkoatletycznej AWF-u. Hala trzykrotnie modernizowana, w tej chwili najnowszy jej stan, czyli sprzed paru lat. Znajdują tu się obiekty do uprawiania lekkiej atletyki, więc bieżnia okrężna z skoczniami, dotyczki do wzwyż, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, mamy również prosto. Aktualnie na hali znajdują się zawodnicy i wyczynowi, a więc seniorzy, a również cała młodzież, która tutaj rozpoczyna dopiero swoją karierę lekkoatletyczną, miejmy nadzieję. Od najmłodszych lat, czyli od praktycznie 4-5 roku życia. W tej chwili w sekcji trenuje blisko 200 dzieci, 150 zawodników z kategorii od młodzika do seniora. Aktualnie te treningi odbywają się codziennie, praktycznie przez 7 dni w tygodniu. Jest to klub Abielan, bo sam klub i sama sekcja jest jedną z najmocniejszych w kraju, a klub w tej chwili na drugiej pozycji w Polsce za rok 2020. Obecnie w Akademii jest około 250 dzieci od 5 roku życia do 14, które później trafiają do konkurencji, czyli do specjalizacji, gdzie właśnie wybierają tą konkretną już konkurencję pod okiem trenerów, którzy zajmują się właśnie daną konkurencją. Tak naprawdę trening na początku jest ogólnorozwojowy i tak naprawdę to dziecko podejmuje decyzję, którą konkurencję później chce trenować. Mogę jako trener z całą pewnością powiedzieć, że nie ma lepszej dyscypliny niż lekka atletyka. Nasza sekcja to są wspaniali trenerzy, wspaniałe obiekty i tylko tutaj możecie zacząć i rozwijać się, bo potem macie szansę na to, żeby trafić do jeszcze lepszego trenera i na jeszcze wyższy poziom rozwoju w naszej ulubionej dyscyplinie lekkiej atletyce. Jesteśmy właśnie w trakcie sezonu, mamy pozycję lidera, idzie nam na razie nie najgorzej, bo 14 meczów z rzędu wygranych. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby ligę w tym roku wygrać. Pracujemy prawie codziennie,
Na tym obiekcie właśnie korzystamy z możliwości połączenia troszeczkę doświadczenia i młodzieży. Możemy się fajną młodzieżą pochwalić. 3 z naszych dziewczyn, a nawet 4 miały przygodę z kadrą narodową już młodzieżową. Zazwyczaj trenujemy w 14 zawodniczek. U nas jest bardzo duży rozstrzał, jeżeli chodzi o wiek. Najstarsze zawodniczki już w zasadzie kończą uczelnię, są to nasze studentki. Najmłodsza jest z rocznika 2004, obecnie nasza zawodniczka, więc jeszcze przyszłość przed nimi. Jesteśmy teraz na treningu dziewczyn starszych w wieku juniorskiego i jest z nami też nasza młodsza grupa 9-12 lat. Obecnie będzie to około 8, czasem 9 dziewczyn, mimo że zaczynałyśmy może z 4, więc w sumie tak cały czas powoli do przodu. Siatkówka jest taką dyscypliną, która moim zdaniem jest jakby wszechstronna, czyli rozwija wszystkie umiejętności, więc w takim wieku na pewno każdy powinien to spróbować. Jesteśmy w tej chwili na sali taekwondo, trenujemy tutaj w czwartki, mamy połączone treningi grupy juniorowskiej i seniorowskiej, to jest taka forma sparingowa. W tych dwóch grupach trenuje łącznie prawie 40 zawodników i zawodniczek. Właściwie większość z nich to medaliści mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych. Mamy tutaj bardzo dobrą sekcję, bardzo dobrą grupę. W tym roku AZS wygrał klasyfikację w sporty dzieci i młodzieży w ogóle w taekwondo jako pierwszy klub w Polsce. Udało się sekcji wychować 2 olimpijczyków. Jeden z nich prowadzi w tej chwili tutaj trening, tam na samym końcu ćwiczy Michał Łoniewski, olimpijczyk z Londynu i Piotr Paziński z Rio. 5 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, najwyższe osiągnięcie w ogóle polskiego taekwondo jak do tej pory na Igrzyskach. Dzisiejszy trening to jest trening taki typowo taktyczny, raz w tygodniu ćwiczymy w parach taktykę plus dodatkowo elementy sparingowe. Czyli no każdy to, co wytrenował w ciągu całego tygodnia, gdzieś tam próbuje przenieść na walkę sportową, w której odbywa się później rywalizacja, no w takich przyjaznych warunkach sparingu z partnerem, którego zna. Tak. Czasami organizujemy sparingi wyjazdowe, czy zapraszamy na sparingi inne kluby, żeby tak jakby trochę wzmocnić jeszcze tą formę szkolenia. Znajdujemy się na tatami. Tatami to po japońsku znaczy mata. To jest ta nawierzchnia, na której ćwiczą judocy. Właśnie rozpoczął się trening naszej sekcji AZS AWF Siobukai Warszawa, nazwa historyczna. W 1949 roku wprowadzono do programu nauczania samoobronę, a w niej elementy judo i dzięki takim ludziom jak Czesław Borejsza, jak pani Celina Szulc-Widomska, Tadeusz Kochanowski czy trener Muszyński, judo zaistniało w Polsce i na AWF-ie. Możemy pochwalić się jako jedyna sekcja w Polsce 2 medalistami olimpijskimi. W tej chwili mamy w grupie kilku zawodników należących do kadry narodowej. Oprócz tej grupy starszej, przewodniej, która liczy w tej chwili kilkunastu zawodników, również prowadzimy zajęcia z młodzieżą. I co jest bardzo istotne i godne polecenia. Judo jest sportem, który znakomicie rozwija, edukuje i wychowuje ludzi. Judo oparte na filozofii sportów japońskich, sportów budo i stosujące tę filozofię na co dzień, uczy dyscypliny, uczy systematyczności, uczy szacunku dla partnera czy przeciwnika, a poza tym wyposaża młodych adeptów w znakomitą sprawność fizyczną. Ci młodzi i starsi posiadają wspaniałą orientację przestrzenną, koordynację ruchową. Nie zdarzyło mi się spotkać na żadnym sorze, właśnie w okresie wczesnozimowym czy wczesnowiosennym, kiedy jest ślisko, ludzie przewracają się na ulicach, rozbijają sobie głowy, łamią nogi czy ręce. Nie zdarzyło mi się spotkać zawodnika judo bądź zawodnika z zapasów. Ponieważ oni mają już te odruchy bezpiecznego padania w naturze i są na tyle sprawni, że wybronią się w każdej sytuacji. Gorąco zachęcam wszystkich, którzy chcą przeżyć przygodę sportową, a jednocześnie dobrze rozwinąć się do udziału w zajęciach judo. Jesteśmy teraz na treningu kickboxingu. Jest to grupa początkująca. Aczkolwiek tu 3 osoby są juniorami, już bardziej zaawansowane. Sekcja kickboxingu reaktywowana 2 lata temu, w 2018 roku, a założona była w 1985 roku, w styczniu. Jest kilka grup. W tej grupie, której ja prowadzę, 20 osób.
Jest grupa 12-osobowa początkujących i 8-10 osób jest grupa zaawansowana. W grupie zaawansowanej no, mamy bardzo dobre zawodniczki, bo mamy dwie zawodniczki, które reprezentują nasz kraj. Są to wicemistrzynie świata, wicemistrzynie Europy, zdobywczynie Pucharów Świata, są na wysyp kilkukrotne mistrzynie Polski. No, tytułów nie sposób by wymieniać. Druga sekcja, którą prowadzi drugi trener, tam tak samo mamy duże sukcesy w juniorach i w kadetach, tak samo mamy mistrzów Polski wielokrotnych. Kickboxing to trudna sztuka walki, przede wszystkim to najpierw trzeba walczyć ze sobą, z wyjściem do walki, z wyjściem do ringu. Najpierw jak siebie pokonamy, to dopiero myślimy o przeciwniku. Także jest to sport praktycznie dla każdej grupy, i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. W tej chwili jesteśmy w pawilonie sportów walki, w części, gdzie trenują szermierze. Tak jak widać, sala jest w pełni wykorzystana. Jeżeli chodzi o ilość zawodników trenujących u nas w sekcji szermierczej, myślę, że może być to około 150 osób w wieku od 6-7 aż do wieku ponad 30 lat. Jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, grupa najmłodsza trenuje 2 razy w tygodniu, 2 razy po 1,5 godziny. Grupa średnia, ta, którą tutaj Państwo widzicie, trenuje 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Natomiast grupa starsza, o której też wspomniałem, trenuje 5-6 razy w tygodniu, plus turnieje, konsultacje i zgrupowania. AZS AWF Warszawa. Piękne połączenie sportu i edukacji. Młodzi ludzie kształtują swoje charaktery i sport daje im możliwość często wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, domowych, środowiskowych i ukształtowania się i pójścia w kierunku swojej pasji. Każdy z młodych ludzi posiada jakiś talent w jakiejś dyscyplinie. Szkopuł polega na tym, żeby znaleźć swój obszar. Jesteśmy aktualnie na zajęciach sekcji zapaśniczej. Tutaj codziennie trenujemy na naszych obiektach. Obecnie mamy około 20 zawodników. Tutaj mamy akurat chłopców, ale w naszej sekcji również trenują panie i tutaj też odnosimy duże sukcesy. Jest fajne, tak jak teraz widać, samo wejście na matę, samo przebywanie na tej macie. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, bo prowadzę zajęcia z przedszkolakami i proszę mi uwierzyć, te dzieci są szczęśliwe, jak tylko wejdą na tą matę i poczują tą dużą przestrzeń, to miękkie podłoże, gdzie mogą zawsze się przewrócić i nic się im nie stanie. Więc to jest takie, dla tych dzieci to już jest wyjątkowa frajda. Natomiast później na pewno sport zapaśniczy jest to sport bardzo ogólnorozwojowy. Kształtujemy tutaj wszystkie cechy fizyczne, siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja. Te wszystkie elementy są elementami, które później decydują o tym, czy zawodnik odnosi sukces w walce sportowej, czy nie.